Cześć, aloha, witam serdecznie z tym oto małym mini ukulele marki iJuke. To ukulele jest naprawdę małe, całkowita długość stąd dotąd to jest 40 cm. Dla porównania ukulele soprano to jest około 54-55 cm, także widać, jest całkiem spora różnica w wielkości w porównaniu tych dwóch instrumentów. Stąd też po prostu mini ukulele. W skrócie, ten mały instrument, niezależnie od tego, w jakiej formie kolorystycznej on występuje, to płyta przednia lity świerk, tył oraz boki sklejka mahoniowa, standardowo mostek, jak i podstrunnica palisander. Użyte tutaj ze względów wagowych, głównie klucze typu kołkowego, dobrze trzymają strój, gdyby czasem klucz się trochę poluzował, co jest zupełnie normalne. Wystarczy po prostu dokręcić tutaj sobie śrubokrętem krzyżakowym, by znów kołek ładnie trzymał i precyzyjnie stroił to ukulele. Ukulele jest, tak jak normalne ukulele, w stroju GCEA, z tym, że użyte do tego mini-juke struny są specjalnie skonstruowane właśnie przez Aquile i ten strój, tak jak mówię, jest GCEA, natomiast o oktawę wyżej, czyli no, jest dużo bardziej ten dźwięk na wyższych obrotach. Dla porównania zwykły, standardowy strój w sopranie. Dobra, przejdźmy zatem do krótkiej próbki dźwiękowej tego małego cudeńka. Tak więc naprawdę to maleństwo nie jest zabawką, jest instrumentem trochę specyficznie brzmiącym. Wiadomo, oktawa wyżej to jednak jest całkiem dużo. 12 progów, mimo tych małych odstępów, naprawdę trochę w prawy i nawet przy moich dużych kulfonach można sobie ten instrument ładnie ogarnąć. Poza tym no, w podróży jest niesamowicie poręczny. Tak po prostu mobilnego ukulele to chyba... Znaczy tak, na pewno jeszcze w życiu swoim nie widziałem. Dopełnieniem tego ukulele jest ten oto zgrabny pokrowiec. Dzięki.